Cześć wam. Jestem tu w takim miejscu. O, tam widzicie. Tu jest pełno gruzów. Z tego co widziałem, tu były na starej mapie, tu były kiedyś cztery budynki. Stara wielka gruszka albo jabłonka, ale naprawdę duża. W sumie mogę podejść. Drugi dołek wykopałem teraz. Zaraz wam pokażę, co tam było. Ogólnie z cegła na cegle i no sam gruz, nie wiem. Zobaczcie tu, jak to wygląda. No tu ja chyba raczej nigdzie nie błażę. Tu jeszcze jakieś siatka druciana, jakieś tego, takie różne pierdołki. Zobaczcie, jaka naprawdę festa. Drugi dołek kopnięty. Zobaczcie, tu są same, o, tak jak mówiłem, same kawałki cegieł w środku. To jest wszystko z gruzem. Ciężko się kopie, bardzo ciężko. Ale co mi zostało w środku? Sobie myślę, jeny, znowu będzie jakiś większy śmieć żelazny albo coś, bo tam w ten pierwszy właśnie taki kopałem. Ale zobaczcie. No i co tu dało? 50 groszy, tak? Teraz kopnąłem taki sygnał. 20 był w ziemi, 19 przebija, tak. 20, 19. Zaraz zobaczymy, co kopnęłem. Ja wam powiem w tym nowym softcie teraz, bo to grałem właśnie niedawno jeszcze. A, aluminium. To ja nie widzę żadnej różnicy. To nie będzie żadnej różnicy. Jedynie w 540 jest coś ta możliwość właśnie głośności żelaza, że nie wiem, albo wyciszasz całkiem, albo robisz sobie jak chcesz po prostu, żebyś słyszał żelazo. A tu w 340 to raczej nic nie będzie. Jedynie co pisali, że poprawili niby wydolność na bateriach, że może troszkę dłużej będzie działać, przykładowo na jednym ładowaniu, nie wiem, 2 godziny dłużej może, albo co, godzinę, nie wiem, chyba tyle, nie? Nic innego tam nic innego nie piszą, chyba że nie chcą, zdradzić, co zmienili. Ciepło jak nie wiem. O, chyba będę chodził bez słuchawek, bo mi normalnie leci pod słuchawkami. Teraz były dwa sygnały, 35, bardzo wysoki. Patrz, taki aluminium grube. I mniejszy 12, 11, 12. Folia. No i tu chyba dzisiaj nic nie będzie, ten trykierkiem tam jeździ. Bo pogadałem sobie teraz z takim jednym panem, rolnikiem. Ale w porządku. Mówi, że tu kiedyś była cegielnia. O, mówi też. Czyli dlatego może tu tych cegieł tyle wyłazi. Tu są wszędzie cegły, wszędzie. Gdzie nie wbijesz padel, to same cegły wyłażą. Zobaczcie, nawet to wykopałem teraz właśnie. Tutaj, no wszędzie, kawałki. Sama cegła. No i oczywiście rarytas wyskoczył teraz. Nie no, wysoki sygnał, koło 28, chyba 7. Jakoś tak. A, coś cieknie z tego, kurde. Jeszcze, kurde, może to jest następna szczepionka na wirusa. No i tak to wygląda, jakaś tutaj taki dezodorant. Chyba nie będę tego brał, bo to mi jeszcze w torbie wyleci. Coś jest. Zobaczcie. Sygnał taki 22. Coś takiego tam, 20 coś. Chyba guzik widziałem. No jest. Coś jest, guzik. Pruski czy jakiś inny? O, pruski. O, już dawno nie znalazłem w sumie. No, to prusak wleciał. Taki bajerek. Krowy się drżą, z daleka słychać. Oj, następny jakiś ten. Jakiś aluminiowy taki przedmiot, o, duży, nie mogę go wyciągnąć. Czyli jednak to się chyba sprawdzi, że tutaj będzie te gruzowisko i śmieciowisko. Jest w końcu, na nim czekałem. Nareszcie. Gdzieniegdzie takie grzyby rosną. Nie wiem, co to, kurczę, może być. Takie trochę podobne jakby do sowy czy do pieczarki, ale raczej pachnie jak pieczarka. Ale nie wiem. Ciężko powiedzieć. O, takie, ma takie jakby ledwo widoczne takie blaszki. Jak sowa. O, czy ta kania, no tak zwana. Ale nie wiem, co to. Powiem wam, że nie, no nie biorę tych grzybów, wiadomo,
Fajnie tu jest, naprawdę super pogoda jest dzisiaj, rewelacyjna. Ale nic tu fajnego nie ma. Miałem teraz sygnał taki 17-18 i zobaczcie, wykopnąłem, najpierw wycięłem i tu następną łopatkę, bo było głębiej. I wyskoczyło coś takiego, nie? Na pierwszy rzut oka. Ja sobie myślę, ale to by była moneta. Ale to jest chyba jakaś, tu widać ząbki. To będzie chyba zębatka. O, jakaś od... Nie wiem w sumie. Wstanę, zobaczymy, co to tutaj pokazuje. O, to coś jest innego. To chyba nie będzie zębatka. Ja dziękuję, jakie to jest duże. Co to może być? Metalik jakiś? Nie. Moneta. O kurczę, jakaś arabska? Ale jaja. No nie wierzę. To by mogła być moneta? Leciutka jak piórko. Nie wiem, co to jest. Ale jaja. Nie wiem, nigdy czegoś takiego nie znalazłem. To nie jest raczej moneta. Nie mam pojęcia. I żadna arabska, co mi się wkręciło, że myślałem, że te jakieś takie, te, że to są napisy. A to nie. Nic takiego. Proszę. Nie wiem, co to mogło być. Żeton jakiś taki, czy coś. Ale nie ma ani żadnej numeracji. Żadnej jakiejś numeracji, nic. Tak to wygląda. Kurczę, do słońca. Nie, słońca może nie. Czekajcie chwilkę sobie jakoś. Może tak zobaczycie trochę. Będzie to wyostrzone. Nie, no nie widać. Nie, no to nie jest żadna moneta, no. Leciutkie jak piórko. Ktoś tu chyba chciał sobie nawet jakąś dziurkę zrobić może, albo co, nie wiem. I nic takiego nie przedstawia. Ale ciekawostka. Co to mogło być? Pomidor już stęka, że się rozładował. Już był taki sygnał. Coś tam. O. I pika. Bateria. Czyli ciekawe, czy wsiądzie. Tu jest pełno złomu. Tutaj wystaje z ziemi. Wystają te druty. Druty różnego rodzaju, dlatego on tak buczy. Co, rozładuje się? No dawaj. No nie, chyba nie. Dobra, podsumowanie zrobię, bo tu zresztą nie ma co podsumowywać w sumie, ale... Czy to jest miedziucha jakaś? Nie. To kolczasty drut jest też, o. Jak widzicie. Co, jeszcze działa? Działa. No i takie podsumowanie. Trochę dzisiaj, dzisiaj akurat trochę miedzianych wpadło tych drutów. Ten jeden jakiś kawałeczek taki czegoś aluminiowego, tubka, z której się bardzo cieszę. No, od tej, od żarówki, jakiś polmos, trochę śmieci, tu jakieś tam jeszcze, nie wiem co to. No i co, pruski guzik. Ma jeszcze nawet troszkę... tutaj nakręcone jakieś nici, pewnie jakiś rolnik nosił po tych wojnach wszystkich. To jest naprawdę fajne, duże, ale tu widzicie, to już się, o, już odpadają tu, ranc już się tak zeskubuje. To takie ala cynkowo coś tam, jakieś cynowe, takie nie wiem co. Tak to wygląda, widzicie. Kto to zrobił i po co, nie mam bladego pojęcia. Żeby to jakiś guzik był, ale nie, nie jest, bo to jest dwustronne i każda strona jest inaczej zrobiona. Nawet nie wiem w sumie, co to przedstawia. Widzicie takie. No i 50 groszy, z tego co widzę, 73 rok. Pozdrawiam, 73 rok. O. Pięknie jest dzisiaj, czas się zwijać. Pomidor tam jeszcze chyba coś brzęczy. Czy się już rozładował, nie wiem. A nie, jeszcze nie. Jeszcze pyka. No i tyle to dzisiaj jest z tego wypadu. Czas śmigać rowerem z powrotem do Wejherowa. Powiem wam, że szału nie ma.
Człowiek nie ma kondycji jak kiedyś. No ale to nic. Jest piękna pogoda, można sobie pomalutko jechać. Zobaczcie jak to wygląda. Super. No dobra, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej.